8 km, minus 8 na dworze. Cześć! Odpowiem Wam dzisiaj na pytanie, jaka cecha jest najważniejsza w pracy. Otóż ta cecha to bycie pomocnym. Czasami się mnie pytają, co zrobić, żeby odnieść sukces w pracy. Co zrobić, żeby dostać awans. To jest prostsze niż się wydaje, bo wystarczy po prostu ludziom rozwiązywać problemy. I pod pojęciem ludzi mogą być albo klienci wewnętrzni, czy twoi koledzy, koleżanki z pracy. I to też mogą, a nawet powinni być klienci firmy. To nie tylko chodzi o taką klasyczną obsługę klienta typu customer service, ale też mam na myśli rozwiązywanie klientom problemów w sytuacji, w których jest się dla nich doradcą, bo dla nich się nawet coś produkuje. Firmy produkcyjne też rozwiązują problemy tak naprawdę i też mogą tak podchodzić do swojej działalności. Natomiast żeby w firmie być potrzebnym, mieć dobrą pozycję, w przyszłości awansować, najlepiej po prostu obrać taką postawę, że swoim kolegom i koleżankom z pracy się będzie rozwiązywało problemy. I to mogą być różne problemy. Jeden będzie miał problem z napisaniem jakiegoś tekstu, drugi będzie miał problem z wysłaniem maila, trzeci będzie miał problem z obsługą jakiegoś software'u. Jeżeli w tych wszystkich tematach, malutkich takich tematach, będziemy pomocni, to wystarczy być cierpliwym i to zawsze przyniesie jakiś dla nas pozytywny skutek. Z tego co zauważyłem, dość dużo osób ma problem z tym, że ktoś do nich przychodzi z jakąś prośbą i to jest prośba, która jest niezwiązana z ich zakresem odpowiedzialności, albo nie do końca związana z ich stanowiskiem w firmie, albo nie do końca odpowiadająca temu, co dana osoba ma wpisane w umowie o pracę czy o współpracę. No i ludzie się czują urażeni tym, że ktoś przychodzi z taką czy nie inną prośbą. Ja się zgadzam, że jeżeli to jest jakaś tam granica przekroczona, jeżeli do dyrektora zarząd ciągle przychodzi z jakimiś pytaniami i prośbą o zrobienie rzeczy, które mogłaby normalnie zrobić asystentka, no dobra, no to tutaj można trochę przegiąć czasami, tak? Ale w większości wypadków to nie jest tak. Nie do końca też czasami wszyscy wiedzą, gdzie zaczyna się i kończy czyjaś tam odpowiedzialność i nie da się tego tak super precyzyjnie określić. Dlatego naprawdę najlepszą postawą jest po prostu spróbować pomóc człowiekowi. Jeżeli się uda, jeżeli to nie spowoduje, że nie dowieziemy jakiegoś dla nas ważnego elementu projektu, czy nie zawalimy innej rzeczy, to zawsze się opłaca pomóc człowiekowi. Zawsze to w przyszłości zaprocentuje. Widziałem się dzisiaj z bardzo sympatycznym panem, który niestety nie zareagował bardzo entuzjastycznie na propozycję sfilmowania naszego spotkania. Nie każdy chce być we vlogu. Pozdrawiam tego pana.